Eurowizja. Pierwszy raz w Polsce. Czy ty w ogóle śledzisz to wydarzenie? Co, nigdy nie oglądałem jakoś, wiesz co, ja mam teraz tak dużo pracy i jestem skupiony na płycie, na trasie koncertowej, że powiem ci szczerze, nawet nie oglądam telewizji, nie mam czasu słuchać radia. Słyszałeś o Vicky Gabor, czy nie? Słyszałem jej występy, byłem ciekaw. Młoda, zdolna osóbka, oby się rozwijała i przyniosła nam oczywiście jak najwięcej radości z tego występu. Oczywiście trzymam też kciuki, Vicky. Daj czadu, nam pokaż, że Polacy potrafią. Drugi raz? Tak. Tak, oczywiście słyszałem singiel w radio, bo dość mocno jest teraz promowany. Cieszę się, że w Polsce również będziemy mogli głosować na Vicky. Ja na pewno oddam swój głos, zachęcam wszystkich, aby zrobili to samo. Vicky Gabor, Eurowizja. Mam nadzieję, że dziewczyna wygra, bo naprawdę jest tego warta. No, drugi raz? Czy to możliwe? Oczywiście, że możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Pokażmy Europie, że Polska jest silna. Trzymam ogromnie kciuki za Vicky, już się zapoznałam z numerem. Jejku, to tak strasznie młoda 12-latka, tak się doma na scenie i taka kompletna. To jest naprawdę niesamowite. Zachęcam bardzo wszystkich moich fanów oraz niefanów do głosowania na Vicky jutro. Nie będę oglądać na telewizora, natomiast zachęcam. Tak, myślę, że to jest naprawdę no, duży talent. Sam zresztą mam przyjemność uczyć. Dzieci, no, młodzież jeszcze raczej nie, no, właśnie w jej wieku. I naprawdę no, to jest niesamowity talent, niesamowita barwa, ale też dojrzałość. No i trzymam kciuki, no, obyśmy znowu mogli być gospodarzami tego zacnego festiwalu. Czy trzymasz kciuki za Vicky Gabor? No, oczywiście, ja za nią trzymam kciuki już od momentu, kiedy przyszła do nas na castingi. Vicky Gabor to jest nasza ukochana malutka siostrzyczka i absolutnie trzymam za nią kciuki. Przeglądałem wszystkich uczestników, którzy będą stawać w szranki z naszą Gabi. Myślę, że nie ma ją szans, bo Gabi po prostu wchodzi i kosi. A jak podoba ci się jej piosenka? Bardzo mi się podoba jej piosenka, bardzo mi się podoba jak Vicky dojrzewa i jak przeobraża się w bardzo młodą, nadal dziewczęcą, ale artystkę i nie jest to już taka dziewczynka za mikrofonem, która przyszła do The Voice, tylko to jest naprawdę świadoma siebie i pewna na scenie osoba. Vicky Gabor.